To już drugi pogrzeb leżącego w tej trumnie. Pierwszy odbył się w sobotę. Nieboszczyk spoczął w grobie innego zmarłego, którego z kolei zamiast niego przywieziono w poniedziałek na jego pierwszy pogrzeb. Masakra. Nie chciałabym być w skórze rodziny, nie? Ciała leżały w prosektorium bytowskiego szpitala. Trumny były podobne. Oba pogrzeby organizował ten sam zakład pogrzebowy. Pomylili się z trumnami, bo kartek nie było i tak się właśnie stało. No. Właściciel zakładu ubolewa nad tym, co się stało, bierze pełną odpowiedzialność za pomyłkę i zrobił wszystko, co mógł, by naprawić wyrządzoną krzywdę. To, cośmy wykopali na ten pogrzeb dzisiejszy, to też wszystko jest wymienione, trumna jest nowa, ubrania nowe, wszystko jest tak, jak było, rodzinie obiecałem, tak to trzeba się zdrowa, nie? By to zrobić, potrzebna była zgoda sanepidu na ekshumację. O ile sięgnę pamięcią wstecz, to taka sytuacja się nie zdarzyła. Będzie to powiedzmy 20 kilka lat wstecz. To nie pamiętam, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Rodzina zmarłego, w grobie którego pochowano kogoś innego, nie zorientowała się, że chowa nieznajomego, choć przed ceremonią trumna była otwarta. Pomyłki zdarzają się, ale na cmentarzu nie powinna być taka sytuacja. Druga rodzina w poniedziałek zorientowała się od razu po otwarciu trumny. To zdjęcia, gdy zszokowani bliscy i ksiądz, który miał poprowadzić ceremonię pogrzebową, próbowali zrozumieć, co się stało. Nie zostały zachowane procedury. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego jest poruszony historią z Bytowa i przekonany, że nie doszłoby do pomyłki, gdyby ich przestrzegano. Przy postępowaniu z ciałem, ze zwłokami, gdzie wszystko może się zdarzyć, przy tym ciele nie potrzeba nic. Nikt nikogo się nie pyta, w związku z tym hulaj dusza piekła nie ma. Dzisiaj do prowadzenia zakładu pogrzebowego wystarczy dowód osobisty, ale rząd chce zmienić przepisy. Przedsiębiorstwa pogrzebowe poza karawanem będą też musiały między innymi mieć salę pożegnań czy chłodnie. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.